rękaw zakłada biało-czerwoną opaskę, do beretu przypina orzełka. Wychodzi z mieszkania, za nim Basia, jego żona. Może zdążyli jeszcze szepnąć: kocham cię. Biegną na wyznaczone rozkazem miejsca zbiórek. Nie spotkają się już więcej. Zabrakło czasu, by Basia powiedziała mu, że spodziewa się dziecka. 4 sierpnia 1944 roku Krzysztof Kamil Baczyński, pełniąc służbę w Pałacu Blanka, zostaje śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera. Ginie, mając zaledwie 23 lata, lecz jego poezja zostanie z nami na zawsze. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut sło. Zanim padłeś, jeszcze ziemią przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?